Hej, 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 ja was witam bardzo serdecznie, moi drodzy widzowie, tutaj Stilgar. Cześć, dzisiaj zapraszam was do następnego odcinka technologicznego Maniaka. Jakiś dłuższy już czas temu robiłem odcinek, który zatytułowałem Po co komu tak długi monitor? I pokazano tam zwykły monitor 21:9 duży, to fakt. Ale dzisiaj mam coś troszkę większego. Tak więc ten właśnie monitor, który tutaj widzicie, ma ledwo 49 cali przekątnych. Ma rozdzielczość na poziomie 5440x1440 pikseli. To jest praktycznie nic innego jak dwa monitory 27-calowe o rozdzielczości 2560x1440 pikseli złączone ze sobą bez tej belki po środku. Jest to nic innego jak ogromne monstrum, ogromna bestia, którą dostałem właśnie do testów prywatnie na mój kanał, a nie do pracy, do której was serdecznie zapraszam, czyli na Morele TV, gdzie zajmuję się właśnie testowaniem m.in. monitorów, dostałem prywatnie od Philipsa. Tak więc myślę, że odcinek będzie dosyć interesujący, ponieważ powiem wam, dla kogo tak naprawdę takie monitory są i czy warto wydać na coś takiego 4000 zł. I powiem wam od razu, że to jest nawet dobra cena. Miałem okazję już przetestować Samsunga, który kosztuje ponad 6000 zł. Miałem okazję przetestować Acera o trochę innej specyfikacji, jak i właśnie Philipsa, tak więc mam taki podgląd trzech gigantów monitorów 32:9 w Polsce. Jeszcze zostało mi do przetestowania LG, bo o ile się nie mylę, również mają swój taki monitor. No to co, nie przedłużając, zapraszam na G2A, a my sobie przejdźmy już do monitora. Tak więc to jest pełna bestia w pełnej tak naprawdę okazałości. Nawet na kamerze jest to trudno pokazać, tym bardziej w moim małym pokoiku. 49 cali. Jeśli chodzi o wygląd, zacznijmy od tego. Ramki są dosyć duże mimo wszystko jak na monitor z aktualnych lat, czyli z roku tak naprawdę 2019. Jeśli chodzi o rzecz, która mnie przynajmniej drażni, to zdecydowanie jest ta podstawa, ponieważ podstawa łączy się, czyli podstawa zajmuje nam bardzo dużo miejsca idąc do przodu. Samsung czy też Acer ma zwykłą podstawę w kształcie litery Y, czyli po prostu idzie prosto i nagle się rozdziela. Tutaj ta podstawa idzie do przodu, przez co, kiedy mamy małe biurko, to mamy mało miejsca na klawiaturę, ponieważ to nam tutaj właśnie trzyma. No, chyba że chcemy, to możemy tą klawiaturę jakoś włożyć tutaj. W każdym razie, jak się pewnie domyślacie, kiedy mamy tak ogromny monitor, to trzeba mieć na nie duże biurko. Tak minimum jakieś 80 cm na głębokość. Jednak monitor dla wielu ludzi to po prostu monitor i ma on dobrze wyglądać i ładne oferować obrazki. W moim jednak przypadku, jako że zajmuję się trochę monitorami, pobawimy się tym, czyli kolorymetrem. W środku mamy panel 8-bitowy, matryca VA, tak więc mamy dobry kontrast, piękną czerń w porównaniu do matrycy IPS, ale wraz z tą czernią i wraz z tak ogromnym polem roboczym idzie jeden problem tych właśnie monitorów, czyli problem z niczym innym jak z tak zwanym backlight bleedingiem, czyli wyłowianiem się koloru spod tak naprawdę matrycy. On się wręcz wylewa, czy też powinniśmy powiedzieć, wykrwawia się na zewnątrz. I jest to właśnie tutaj między innymi widoczne. Niestety tak naprawdę jest to minus wszystkich monitorów 32:9. Każdy jeden tak ultra szeroki monitor, który testowałem, miał problem z backlight bleedingiem. I w tym przynajmniej monitorze te dwa błędy, które tutaj widzicie, są naprawdę dobre, porównując do chociażby ostatniego Samsunga, który testowałem jakiś czas temu. Takie błędy niestety na tak dużym monitorze, no to podświetlenie jeszcze tutaj kuleje. Jeśli chodzi jednak o całej reszcie, tak naprawdę specyfikacji tego monitora, to jest ona naprawdę dobra. Błąd LTE jest na bardzo, ale to bardzo dobrym poziomie, zważając na to, że nie jest to monitor tak naprawdę jakkolwiek, który się chwali, że jest fabrycznie skalibrowany, nie jest to monitor w ogóle dla grafików, jest to zwykły 8-bitowy panel, fakt faktem trochę droższy, ale nawet to jest zwykły 8-bitowy panel. Ten błąd LTE jest na bardzo dobrym poziomie, pokrycie sRGB jest na bardzo, bardzo również dobrym poziomie, pokrycie Adobe RGB jest już trochę na niższym poziomie. Maksymalna jasność jest równie bardzo dobra, minusem jednak jest minimalna jasność, ponieważ minimalna jasność, jak sama nazwa wskazuje, powinna być minimalna, jak najmniejsza. Tutaj minimalna jasność zamyka się w okolicach 108-109 kandeli, czyli ten monitor jest naprawdę jasny na minimalnej jasności i jesteśmy w stanie to odczuć chociażby podczas długiego nocnego użytkowania, kiedy nasze oczy przyzwyczajają się do ciemności praktycznie wszędzie, a tutaj nam 49-calowy ekran po prostu wali po oczach 110 kandelami na metr kwadratowy. Żeby wam lepiej zobrazować, o jakim tutaj jasności mówimy, to ja ten monitor na co dzień używam na podświetleniu w skali od 0 do 100 na co dzień, czyli ze światłem, słońcem i tak dalej, w skali na 3. Na 3. Ustawiłem 3. I dało mi to okolice 120 kandeli, czyli taka całkowita norma. Tak więc ten monitor jest za jasny, kiedy ma być ciemny. Ale jego maksymalna jasność jest wręcz fenomenalna i można go używać nawet, kiedy wam słońce wali prosto w ekran, wszystko będziecie widzieć. Temperatura barwowa również jest na dobrym poziomie, ale fizyki nie oszukamy i nierównomierność poświetlenia w przypadku tak dużej matrycy jest po prostu średnia, by nie rzec słaba, na całym tak naprawdę monitorze. To niestety, tak jak wspomniałem, wraz z backlight bleedingiem jest to normalny minus tak dużych monitorów. Tutaj podświetlenie niestety, ale wszędzie będzie
trochę nierównomierne. Czy to minus 15%, czy minus 17% itd., itd. Dochodzi do minus 19%, kiedy mamy ustawiony monitor na 100% jasności. To niestety istnieje, to niestety jest. Nic z tym tutaj nie zrobimy. Skończmy jednak gadać o monitorze, przejdźmy do praktyki, bo wiem, że tego chcecie. To, co chyba jest oczywistą rzeczą, to taki monitor kupujemy najczęściej do pracy, do tego, żeby mieć możliwie jak największe pole robocze, mając tylko i wyłącznie jeden monitor przed nami. Tak więc chcemy mieć kilka okienek tutaj włączonych i to jest bardzo, bardzo dobra sprawa właśnie do tego, ponieważ ten monitor to jest nic innego, tak jak wspomniałem, jak dwa monitory 27-calowe złączone ze sobą bez tej ramki w środku. Czyli kupując jeden monitor, w pewnym sensie można powiedzieć, kupujemy tak naprawdę dwa monitory. Tutaj odświeżanie jest na poziomie 70 Hz, gdyby ktokolwiek pytał, za chwilę przejdziemy do gier. Jeśli zaś chodzi o dzielenie tak naprawdę tak dużego monitora, żeby z tego się jakoś normalnie korzystało, a nie jakoś ręcznie wszystko przesuwało, to jest chociażby takie oprogramowanie jak Windows i mogę to Wam szczerze polecić. Jeśli używacie tak jak ja monitora 21:9, to oprogramowanie działa cuda. Po prostu sobie ustawiacie, gdzie chcecie przerzucić jakąś daną rzecz, żeby wtedy nam się rzuciło na przykład okienko powiedzmy do 50% naszego monitora i to automatycznie działa. Bardzo dobre oprogramowanie, szczerze z serducha polecam. Darmo, to nie jest reklama, po prostu dobrze działa, więc polecam. No ale właśnie, jeśli mówimy o pracy, to chociażby montaż filmów na takim monitorze jest wręcz fenomenalny. Wiem, że nie wszyscy montażyści lubią zakrzywienie ekranu, ale w przypadku tak szerokich monitorów, czyli 32:9, moim zdaniem zakrzywienie jest wręcz obowiązkowe. Ponieważ miałem również okazję siedzieć przed płaskim monitorem 32:9 i zaufajcie mi, ale ta różnica kilku centymetrów w lewo, w prawo, bliżej nas i ten kąt robi absurdalnie dużą różnicę dla nas, jak się tego po prostu korzysta na co dzień i również dla naszej szyi. Jednak co miałbym nie mówić, to właśnie praca. Praca na tym monitorze dla ludzi, którzy szukają ogromnego pola roboczego, to jest coś, dlaczego kupuje się właśnie takie proporcje. Pokażę Wam również coś ciekawego. Dobra, jesteście gotowi? Uwaga, magiczna sztuczka. Kamerka. Proszę bardzo. I nawet działa Windows Hello. Jakość tej kamerki jednak pozostawia bardzo dużo do życzenia, zwłaszcza kiedy jest ciemno, kiedy nie mamy jasnego światła przed nami. Tak więc szczerze mówiąc, jakakolwiek kamerka, nawet Logitech C920, której korzystam już od wielu lat, będzie miała lepszą jakość, a to jest chociażby Logitech Brio, też ma Windows Hello, to niestety nie ma Windows Hello, czyli logowanie za pomocą twarzy jest bardzo, bardzo genialne, bardzo szybkie, no to jakość tego jest nieporównywalnie lepsza do tego. Jeśli ktoś używa kamerki raz na miesiąc, polecam, ewentualnie jeśli ktoś ma naprawdę dobre oświetlenie z tyłu, ale to raczej nie o to w tych kamerkach chodzi. Jednak jest to miła rzecz, ale szczerze mówiąc, prywatnie chciałbym zobaczyć wersję z tym monitorem bez tej kamerki, bo ta kamerka na pewno kosztuje. Dla przykładu Logitech Brio, kamerka to jest fakt faktem 4K, więc szanujmy się, ale ma Windows Hello, kosztuje, jeśli się nie mylę, 750 zł. To jest naprawdę dużo, tak więc ta kamerka w tym monitorze też pewnie ich kosztowała i za to musimy zapłacić, nawet jeśli tego nie używamy. A to jest fajne, możemy kamerkę dać do góry i ona wtedy automatycznie przestaje działać. Tak więc nikt Was nie będzie szpiegował. Jest jeszcze jedna bardzo fajna funkcja tak szerokich monitorów, czyli możliwość podzielenia tego monitora na dosłownie dwa osobne monitory. W praktyce. Czyli normalnie do monitora mamy podłączony komputer, który jest teraz po lewej prawej. Zmienimy sobie na drugą stronę, żeby to było bardziej logicznie. Po prawej stronie mamy komputer, czyli normalnie komputer jest podłączony, klawiatura, myszka do komputera i tak dalej. Wszystko jest podłączone do komputera, tak więc tutaj mamy normalnie komputer. Jednak lewa strona monitora, czyli 27 cali w teorii 2560 na 1440 pikseli jest już podłączona do laptopa. Czyli normalnie mogę to używać jako jakiś tam drugi ekran do laptopa. Co jednak ciekawe, jest tutaj przynajmniej podłączone za pomocą kabla USB-C i mój laptop od Xiaomi również teraz się ładuje. Czyli nie dość, że mamy ekran do laptopa podłączony, tutaj drugą stronę mamy do komputera, normalnie możemy tutaj komputera korzystać, to mój laptop się ładuje, co jest bardzo fajną sprawą. I po drugie jeszcze, Philips ma coś takiego, co się nazywa KVM, jest to nic innego jak pewien przełącznik, czyli zarówno klawiaturę, jak i myszkę, oczywiście musi to być na USB, może być takie bezprzewodowe na dongle, ale musi być USB, nie może być na przykład Bluetooth. Kiedy podłączymy sobie do monitora, możemy za pomocą klawiatury i myszki podłączonej do monitora, bo jest kabel USB, kontrolować zarówno jedną, jak i drugą stronę, czyli za pomocą jednego zestawu możemy sobie zarówno korzystać z tego, co się dzieje na komputerze, jak i z tego, co mielibyśmy przykładowo na laptopie, na drugim komputerze i tak dalej. Dobra, przejdźmy dalej, bo wiem, że na to czekacie. Chodźmy do gier. To nie jest monitor do gier, ale chodźmy do gier, bo są pewne plusy. A, i oczywiście jeśli chcecie, to również możecie połączyć dwa kable, na przykład jeden DisplayPort, jeden HDMI albo dwa HDMI i połączyć prosto do komputera. Tak więc nawet i do jednego komputera można sobie podzielić na dwa ekrany, nie ma żadnego problemu, po prostu trzeba mieć dwa fizyczne kable, bo wtedy tworzymy dosłownie dwa Windowsowe normalne ekrany. Jako, że jest tutaj DisplayPort i mamy nową kartę graficzną, to można również na monitorze włączyć G-Synca, ponieważ jeśli nie wiecie, to od jakiegoś czasu, już od grubych, dobrych kilku miesięcy na monitorach z FreeSynciem można włączyć G-Synca. Tak więc tutaj również to jest możliwe, działa to naprawdę dobrze, ale jest jedno ale.
Jest takie ale, że w przypadku takiego użytkowania G-Synca na monitorach z FreeSynciem przed DisplayPorta z nowymi kartami NVIDIA, czyli od serii 10, występuje tak zwane migotanie, chociażby wtedy, kiedy albo mamy taki bardzo szarawy ekran, albo mamy ciemny ekran, albo chociażby w menu różnych gier. Tak więc, żeby G-Sync tutaj działał, to w grze musicie uzyskiwać minimum 50 klatek, czyli 48 klatki i maksimum 70 klatek. Jeśli jesteśmy w tym zakresie, G-Sync tutaj będzie działał, ale niestety jest widoczne takie migotanie podczas na przykład ładowania gier. To nie jest wina monitora, to jest wina po prostu implementacji G-Synca. Jest to bardzo znany problem, występuje w wielu monitorach niestety. Tak to już po prostu jest. Niektórych to bardzo drażni, niektórych to wcale nie drażni. Niektórzy mówią, że to jest tylko i wyłącznie menu, więc niech sobie tam migocze przez jakieś 5 sekund, a niektórzy, jeśli gramy jakieś gry, gdzie często są ładowania, są w stanie to zauważyć, zwłaszcza na takim szarawym tle. Widać, że ten ekran migocze. I to jest widoczne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy synchronizację włączoną w przypadku G-Synca. Jeśli jej nie mamy, wszystko działa spoko. Synchronizacja sama sobie działa genialnie. Gry. Stilgar, za dużo gadasz. W takim razie wszystko jest gotowe i gramy sobie w CS-a. Powiedzmy sobie szczerze, CS to nie jest gra, do której ten monitor został stworzony. Jest jedna gra, jeden rodzaj gier, do których ten monitor dosłownie został stworzony. Za chwilę wam to pokażę. Jednak chciałem również wam pokazać CS-a, ponieważ w normalnych grach, przyjmijmy, że w CS-ie nie można zmieniać ustawień HUD-a i tak dalej. Można, wiem, że można. Można sobie je nawet ustawić na środku, nie ma problemu. Ale w różnych grach, w których nie mamy takiej możliwości, wszystko jest bardzo daleko. Żeby zobaczyć, ile mamy amunicji, musimy ruszyć głową tutaj. Żeby zobaczyć, gdzie są wrogowie, musimy ruszyć głową tutaj. Żeby zobaczyć, czy kogoś trafiliśmy, albo i tak dalej, musimy ruszyć głową tutaj. Tak więc taki monitor w grach typowo shooterowych, moim zdaniem, mija się z celem, ponieważ pozwala nam zobaczyć aż zbyt dużo. Mamy zbyt dużo informacji przed nami i jest to niewygodne. Dlatego też w grach FPS-ach i tak dalej, chyba się pewnie domyślaliście, że to nie jest najlepszy monitor do właśnie takiego zastosowania. Ale sprawy mają się trochę inaczej, chociażby w Wiedźminie. Jesteśmy właśnie w Wiedźminie, wyłączyłem również G-Synca, żebyśmy zobaczyli, ile mamy tak naprawdę klatek. Tylko jeszcze... Dobra, jedna rzecz. Jest wyłączony G-Sync, jest wyłączona synchronizacja 5120x1440 pikseli. Jedyne, co tak naprawdę można powiedzieć, to po prostu wow, bo w takich grach, jak chociażby Wiedźmin, nie dość, że HUD jest w idealnym miejscu, to, że widzimy więcej, to od razu po prostu czujemy się bardziej takim... bardziej żyć z tym otaczającym nas światem. Dodatkowo, monitor ten ma również opcję, jeśli chodzi o smużenie. Tak jak mówię, to nie jest w żadnym przypadku monitor do gier, ale gdybym ja miał taki monitor, a myślałem o tym, żeby się przesiąść właśnie na taki monitor, to z miłą chęcią również bym od czasu do czasu sobie pograł. Philips ma coś takiego jak Smart Response, czyli coś, co możemy bardziej znać jako overdrive w wielu różnych monitorach. I Ghosting, sami widzicie teraz, jak to wygląda w praktyce. Smużenie, niestety, jest widoczne, jest to monitor VA o słabym odświeżaniu. Nie jest to monitor w żadnym przypadku gamingowy, jest to monitor biznesowy. Smużenie jest po prostu na poziomie słabym, nawet na najbardziej podbitym tak naprawdę, na najmocniejszej mocy tak zwanego Smart Response, czyli niczego innego jak overdrive znanego z innych monitorów. Jakby ktoś był ciekawy, 1080 Ti z procesorem 3950X generuje aktualnie w Wiedźminie 70 klatek na sekundę na maksymalnych ustawieniach. Pamiętajcie, że ta rozdzielczość, pomimo tego, że monitor jest naprawdę duży, to nadal jest mniej niż zwykły monitor 4K. Klasyczne RPG i nie tylko. Divinity 2 to jest jedna z najlepszych gier, jaką w życiu grałem. Uwielbiam tą grę. Ostatnio właśnie wróciliśmy, przechodzimy jeszcze raz ze współlokatorem, jednak na projektorze. Uwielbiam projektory prywatnie. I jeśli chodzi o ten monitor, to jak ogromnie dużo ze świata widzimy. Ktoś powie, że to jest lekka przesada. Trochę się z nim nawet tutaj, szczerze mówiąc, zgodzę, ale nigdy w życiu tak dużej ilości świata naraz byśmy nie zobaczyli jak tutaj. Gdyby ktoś był ciekawy, 80 klatek, 100% zużycia, 1080 Ti. Bardzo, powiedzmy sobie szczerze, klasycznej grze. Przegenialna gra. Jeśli ktoś nie grał, kupujcie i grajcie od razu. Bardzo, bardzo polecam. Bo jest jeden rodzaj gier, który moim zdaniem dosłownie został stworzony do takich monitorów. Bo to właśnie do tego ten monitor powstał i ma nawet zaskakująco dobre głośniki, ale je dla pewności wyłączmy, żeby mi YouTube tutaj nic nie usunął. Głośniki w monitorach zawsze są złe. Te są naprawdę takie, że można ich słuchać. To właśnie do tego powstały takie monitory. Do grania na kierownicy. Bo zaufajcie mi, miałem okazję grać na trzech monitorach 24 cale. Miałem okazję grać na monitorach 21:9. Miałem okazję nawet łączyć trzy takie monitory 32:9 w jeden i grać na tym wyścigówki. I to właśnie... I to właśnie do takiego zastosowania to zostało wręcz stworzone. Tylko trzeba się nauczyć jeździć. Bo co mielibyśmy nie mówić, to właśnie tutaj widzimy wreszcie prawdziwy pazur tego monitora. Ten monitor nie został stworzony w żadnym przypadku do jakichkolwiek gier. Powiem to sobie szczerze, to jest monitor biznesowy, do pracy, dla porządnych ludzi, nie dla kogoś, kto ma kierownicę i chce sobie pojeździć w Forzie. No ale właśnie o to chodzi, że kierownica tutaj, w tej grze,
sprawdza się wręcz wyśmienicie na tym monitorze, po prostu wow. To, co robi największe wrażenie, to to, jak dobrze ten monitor pokrywa nasze pole widzenia. Widzimy to go od lewej do prawej. Powinienem się trochę nawet zbliżyć, być może nawet monitor dać trochę bliżej, żeby był troszkę bliżej, ale to, jak sami widzicie, to już jest kwestia tak naprawdę ustawienia. Jeśli ktoś miałby profesjonalne, można powiedzieć, siedzisko, zmocowanie na monitor, ten monitor byłby bliżej i ten monitor dosłownie zajmowałby całe pole widzenia. Pojedziemy sobie na jakiś wyścig, mnie nie musicie widzieć. Jeśli mielibyście być okazję, żeby być na jakimś evencie, na przykład na IEM-ie, albo na jakimkolwiek innym evencie typowo growym, albo stoiskowym, i mielibyście okazję kiedy zobaczyć kierownicę na właśnie wystawie monitora 32:9, polecam spróbować. Dopiero wtedy tak naprawdę zrozumiecie, o czym ja tutaj mówię, o czym ja tak naprawdę tutaj bredzę i jak dobrze takie monitory sprawdzają się właśnie do rozgrywek typowych właśnie gier wyścigowych. Każdy, kto ma kierownicę i każdy, kto lubi gry wyścigowe, zgodzi się ze mną, że monitory 21:9 już robią furorę względem zwykłego 16:9, a ten monitor wow, wow i jeszcze raz wow, bo to jest najważniejsze, co ten monitor tak naprawdę potrafi. O, dawaj, dawaj, wujka. Bo co mielibyśmy nie mówić, to jest monitor do pracy i do codziennego użytkowania. Jednak jeśli ktoś, a pewnie wiele jest takich osób, które lubią sobie popracować na dużym ekranie, mieć ogromne pole robocze, ale po prostu chce się zrelaksować, chce zapomnieć o pracy, chce się przenieść właśnie w taki świat i pobawić się z kierownicą, to nie ma lepszego tak naprawdę sprzętu niż to. Połączenie trzech monitorów 16:9 jest fenomenalne, nie mówię, że nie, ale jednak te ramki potrafią gdzieś coś tak trochę niszczyć. VR-ka do wyścigów jest również bardzo fajna, ale mi osobiście taki monitor podoba się po prostu najlepiej. No, nie trzeba nic mówić, bawię się na tym przewspaniale, nie jest to porównywalne do czegokolwiek. Dobra kierownica, jakieś lepsze krzesło, żeby się nie ruszało tak samo jak moje. Niskie biegi i oczywiście dobre słuchawki, bo jednak dźwięk, przynajmniej dla mnie, w grach wyścigowych robi fenomenalną robotę. Ach, shit. Polecam wszystkim spróbować. Jeśli będziecie mieli okazję, chyba nic więcej dodawać nie trzeba. Jedyne, co mogę powiedzieć, to to, że Forza jest okropną grą, jeśli chodzi o kierownicę. Strasznie źle się jeździ i muszę mieć wszystkie systemy tak naprawdę włączone, żeby jakkolwiek to auto opanować, bo bez tego to auto lata sobie po kosmosie, jakby chciało. Chyba czas na podsumowanie, moi drodzy. Chyba czas na podsumowanie. Wiecie co? Ja sobie jeszcze pogram, bo i tak za chwilę będę musiał ten monitor złożyć i im odesłać. Tak więc podsumowanie za chwilkę. Myślę, że czas na podsumowanie. Mam nadzieję, że w tym odcinku pokazałem Wam wszelkie plusy i minusy takich monitorów. Największym minusem oczywiście tak dużych monitorów jest ich nierównomierne podświetlenie, problemy z backlight bleedingiem, czy też smużenie, co jest rzeczą dosyć oczywistą, bo to nie jest w żadnym przypadku sprzęt robiony do gier. Jednak nawet i ten tutaj ma taką opcję jak Smart Response, więc ten ghosting można trochę polepszyć, ale to jest matryca VA, więc smużyć i tak będzie. Co miałbym jednak nie mówić, ten monitor, czy też wszystkie monitory 32:9 to są naprawdę bardzo interesujące wybory dla osób, które po pierwsze mają trochę gotówki, szanujmy się, bądźmy szczerzy, że to są rzeczy bardzo drogie. 4000 zł za ten monitor to jest najniższa cena. To jest bardzo, bardzo tani monitor 32:9. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale naprawdę 4000 zł za taki monitor, o tym Filip się tutaj mówił, to jest naprawdę niska cena i to jest moim zdaniem bardzo dobra cena, zważając, że następna konkurencja o podobnej po prostu specyfikacji kosztuje trochę więcej. Jeśli ktoś szukałby takiego dużego monitora 32:9, no to już pewnie za jakiś czas pojawią się również opcje z szybszym odświeżaniem. Samsung na przykład, jego Samsung, który kosztuje 6000 ponad złotych, nawet coś tam jeszcze z groszem, ma opcję z matrycą 120x144 Hz. To samo, 5120x1440 pikseli, ale 144 Hz, czyli ten monitor, tamten monitor już trafia do wszystkich. Ten monitor to jest monitor, powiedzmy to sobie szczerze, biznesowy, do pracy. 70 Hz, duża rozdzielczość, ogromna ostrość, wszystko wygląda naprawdę pięknie, ładnie, mamy ogromne pole robocze i to jest w tych monitorach najważniejsze. Że kupując raz, wydajemy raz, układziemy na biurko jeden monitor i możemy robić tym, co nam się podoba.
Co miałbym jednak nie mówić, takie monitory celują aktualnie w daną niszę odbiorców. Jeśli chcesz kupić taki monitor, to ty prawdopodobnie wiesz, że chcesz kupić taki monitor i mój film o tym monitorze nie zrobi jakiejkolwiek różnicy. Ten film to miało być takie pokazanie, co już istnieje na rynku, co możemy kupić na rynku, za ile możemy to kupić na rynku i co tutaj tak naprawdę jest, że to kosztuje aż tyle. Tak jak mówię, bardzo fajny monitor pod wieloma względami, z różnymi minusami, które występują po prostu w tak dużych monitorach. Jedyne, czego może bym nie chciał widzieć, albo może nie tyle nie chciał widzieć, co chciałbym widzieć na przykład wersję bez tej kamerki, gdyby ta wersja była jeszcze 500 zł droższa, byłoby super, ponieważ to Windows Hello jest fajne, ale jakość kamerki pozostawia dużo do życzenia. Głośniki tutaj są dobre, zaskakujące, naprawdę, bo dobre głośniki w monitorze to jest oksymoron, to nie istnieje, a tutaj brzmią, da się ich słuchać. A to już jest jak na mnie, jak na kolesia, który przetestował ponad 100 monitorów, dobre wyróżnienie. Co miałbym jednak nie mówić, jeśli ty chciałeś taki monitor kupić, to dobrze wiesz, że akurat taki monitor trafia do ciebie. Jest to monitor fenomenalny, skrojony dla danej grupy odbiorców, a dla całej reszty mogłoby to nie istnieć i byliby tak naprawdę szczęśliwi. To nie jest monitor dla wszystkich, to jest monitor dla naprawdę ograniczonej liczby odbiorców. Jednak monitory 37/9 mają wiele plusów i również trochę minusów. Jeśli mielibyście jakiekolwiek pytania do tego monitora, to pytajcie śmiało. Ja go przetestowałem, on jest również dostępny w mojej bazie danych. Ja opublikowałem taką specjalną bazę danych, w której są wszystkie monitory, które miałem okazję przetestować w mojej pracy na Morele TV i nie tylko. Właśnie od tamtej metodologii wszystko się zaczęło. Tak więc jeśli byście byli chcieli, chętni, to zapraszam was, ponieważ tam jest cała baza danych wszystkich monitorów, które przetestowałem. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda, jeśli chodzi o błąd delta E, jeśli chodzi o pokrycie przestrzeni, jeśli chodzi o wszystkie inne rzeczy. Tam to wszystko jest fajnie rozpisane. Być może ktoś nawet znajdzie jakiś monitor przyjemny dla siebie. W takim razie myślę, że czas na zakończenie tego odcinka. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, jeśli nie, to łapkę w dół, napiszcie, co wam się podobało, postaram się to poprawić. Dziękuję bardzo za wypożyczenie tego monitora, jak teraz składam, bo karton zajmuje mi dosłownie tyle miejsca, co moje łóżko. Ten karton do tego monitora jest ogromny, tak więc składam to wszystko, odsyłam i niech sobie leci świat, niech następne osoby testują. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, ja wam życzę miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku, moi drodzy technologiczni maniacy. Do zobaczenia w następnym odcinku, trzymajcie się, cześć, pa, 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 pa.